Cześć kochani! Dzisiaj przyszłam do Was z najnowszą premierą z drabki Szalone Zakupy. Słyszałam plotki, że Lotto ma mi zasponsorować zakupy na Black Friday. A jak będzie, to się okaże. Być może będzie tutaj duża wygrana, zaraz się przekonamy. A jak będzie nawet zerowy ten drabik, to i tak się nic nie dzieje. W końcu to jest premiera. Kochani, w Szalonych Zakupach możemy wygrać 150 tysięcy złotych na takie solidne zakupy. No, jak ktoś wygra, to poszaleje. No, a najniższy, czyli 9 stopień wygranej, to jest całe 5 zł tutaj i ja się przygotuję raczej na to 5 zł, no może 10 góra, a może i będzie 0. No na pewno nie wygram z tych 150 tysięcy, nie oszukujmy się. Chociażbym wcale nie pogardziła. Kochani, mam nadzieję, że premiera Wam się spodoba. Bardzo bym się ucieszyła z łapeczki do góry, a jeszcze jakbyście dali mi subskrypcję, jeszcze bardziej bym się ucieszyła. Życzę Wam miłego oglądania. No i drodzy, no to teraz sobie za chwileczkę będziemy drapać z drapeczki. Zobaczymy, czy rzeczywiście Lotto mnie zabierze na te szalone zakupy. Lotto, pamiętaj o mnie, żebym ja po prostu tutaj nie wyszła na minusie przypadkiem, bo naprawdę by było mi szkoda. Tutaj w bonusach muszę znaleźć liczbę. No niestety nie ma nic, są symbole, a jakbym miała jakąś kwotę, no to bym wygrała, no wygrałabym ją po prostu. A tu na dole trzeba mieć w swoich liczbach takie same liczby jak wygrywających. No, to tak jak w niektórych zdrabkach, prawda? No wszyscy wiedzą, o co chodzi, tylko szata graficzna się zmieniła i kwoty wygranych. Dobra, drapiemy. I tak, tu mam 28, 26, 17 i 24. I to są liczby wygrywające i teraz szukam w tych moich liczbach, czyli w swoich liczbach, taką samą liczbę po prostu. No. No cóż, ja będę dużo tutaj tłumaczyć Wam. Wy to jesteście pewnie starzy wyjadacze z drabkowi, więc wszystko wiecie, prawda? Dobra, 28. Powtarza się. Zobaczcie, 28 jest? Jest. Dobra, za chwileczkę zobaczę, ile trafiłam. Co najmniej 5 zł, to wiadomo, nie? Ale to nie jest wcale dobry znak, że na początku już coś wygrywam, bo zazwyczaj tak jak jest, to później jestem totalny przegryw. Dobra, sprawdzamy. No kochani, wydrapałam 5 zł, bardzo się z tego powodu cieszę. No ale zobaczymy, no jeszcze chociaż, żeby było trochę więcej, może jeszcze z 1-0, jakby mi się utrafiło, no to by było super. Literki kontrolne, moi kochani, to są MMM, czyli 3 razy M. Zobaczcie, o tutaj, widzicie, jest 3 razy M. Dobra, kochani, no ale nie marnujemy czasu, sprawdzamy kolejną zdrabkę. Czy będzie wygrana? No to zobaczymy. Bonus pierwszy. Czy w bonusie coś mamy? Tutaj nie mamy. Mamy kufer i mamy, moi drodzy, portfel. No i tutaj są wygrywające liczby. No i zobaczymy, czy w wygrywających liczbach będzie konkret. No ja mam nadzieję, że tak. W moich liczbach, czy się powtarza właśnie liczba jakaś wygrywająca. No, zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Może jakiś grubszy hajs się trafi, a może nie, nie wiem. 35, kochani, mam. I tu jest piątka. No to już nie będę, wiecie, no, kombinować, bo jak już się odkryła, to dobra. 06 nie ma, 17 nie ma, 02, o. I tutaj też jest 5 zł, czyli kochani, wygrałam w tej zdrabce jak na razie dychę. No, zobaczmy, co jest dalej. 34. 34 nie ma obok. 38. No, niestety nie ma. Zobaczmy, jaka jest literka kontrolna przy, no, przy wygranej 10 zł. Czy jest tutaj literka kontrolna jakaś?
tutaj są literki kontrolne. A. Takie A. W szoku jestem. Dychę wygrałam w drugiej zdrabce. To nie jest tak źle. Czyli połowa już mi się zwróciła. No zobaczymy, czy będę mieć dobrą passę. Właśnie. No, zapomniałam w ogóle o bonusach tutaj. No ale to nic. Zetrę i zobaczę. No niestety tutaj jest pusto. Moi kochani, jest pusto, ale no cóż, szukamy dalej. Może tutaj się jeszcze jakaś trafi wygrana. Bynajmniej już 15 zł mam w kieszeni, a wydałam w sumie 30, więc nie jest tak źle, nie jest tak tragicznie, prawda? Aha, dobra. Czy tutaj coś będzie? Na razie nie ma nic, 28 nie ma. 22. Same obłoki. Nie ma. Dobra, kochani. Zobaczcie, literki kontrolne różne. Z moją taką, wiecie, z takim moim rozkojarzeniem, to ja wolę tak sobie sprawdzić literki kontrolne. Czy w literkach kontrolnych no nie pokazuje mi, że coś tam wygrałam, bo można się zdziwić, prawda? Ominąć coś, a później mi będziecie pisać komentarze, więc ja się cieszę z każdego komentarzu, wiecie, no ale ja się trochę, wiecie, wstydzę, jak coś ominę, no bo wstyd, więc będę sprawdzać chyba te literki kontrolne, bo ja, powiem wam, nagrałam jeden taki odcinek i no i będzie niedługo i przez te właśnie moje niesprawdzanie literek kontrolnych dzieją się takie nieprzyjemne rzeczy właśnie. Dobra, tutaj nie ma nic, więc sobie zobaczycie jutro ten odcinek prawdopodobnie. No, co się dzieje, jak się nie patrzy na literki, znaczy patrzy się na literki kontrolne, tylko na przykład się nie wie, co jest w tych literkach kontrolnych, co oznaczają, albo jak się jest rozkojarzonym, jak się drapie. No właśnie. Wstyd na całego, no ale ja to zauważyłam później. Dobra, wracając do zdrapek, zaraz tutaj patrzymy, bo w tej ostatniej, co drapałam, to nie było nic, a czy tutaj będzie? Czy będzie tutaj gruby hajsik? Bo ja planuję iść na zakupy. Lotto, mówisz, że tu są szalone zakupy, to może ja wygram na te szalone zakupy. Z 5000, ale bym hulała, ale bym poszalała. Niestety tutaj nie ma nic. No ale jeszcze jedna zdrabka przede mną, więc może nie będzie tak źle i wygram na przykład 5000. Jak pójdę na shopping, to już mnie nie zobaczycie. Albo 150, a jakbym 150 tysięcy wygrała, to by dopiero było. No, fajne by były zakupy. Dopiero by było szaleństwo. Dobra, tutaj nie ma nic. Zobaczcie, pusta zdrapeczka. No i ostatnia zdrapka w szalonych zakupach. No i zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie no fajna jakaś wygrana. O, już mamy 10 zł, kochani. 10 zł mam. Czyli już mam 25 zł. Wyobrażacie sobie to przy premierze? Wow, super, no ale może jeszcze coś się trafi. Nic nie jest powiedziane, że nie. No, 23 nie ma obok. 36 nie ma. 17, o, 17 jest! Czyli mam jakąś wygraną, moi drodzy, jeszcze. Prócz tego 10 zł. No to szukamy dalej. 27 też jest nieobecny, 26, 35, 9 obok, 02 obok. Dobra, no to zobaczymy, co jest pod 17. I tutaj mamy, kochani, 5 zł. 5 zł, czyli mamy 15 zł w tej zdrabce. 15 zł, zaraz zobaczymy sobie literki kontrolne w tej zdrabce, jakie są. I tutaj są literki
kontrolne PPP. P jak Paulinka. Kochani, ja mam 30 zł wygranej, czyli zwróciło mi się. Co ja mogę zrobić za te 30 zł? No słuchajcie, tylko jedno mi się kojarzy z tym. No. Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki po 10 zł u Rusków. Kupiłabym sobie 3 pary majtek, to jest 3 pary, to jest 5 zł teraz. No. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę i bym sobie posiedziała przy drinku. Ładnie. Kończąc z tym akcentem, kochani, chciałabym Was serdecznie pozdrowić i zaprosić na kolejny odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!